Przede wszystkim na temat typowego Janusza. Kim jest tak naprawdę stereotypowy Janusz? Jak wygląda, jak się zachowuje, jaką ma żonę? No bo właśnie powstało praktycznie mnóstwo memów na temat typowego Janusza w sandałach, białych skarpetach w podkoszulku w, z piwem w ręku i siatką z dyskontu. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie, czy ten stereotyp rzeczywiście jest prawdziwy, czy jest on zakłamany, a może jest on po prostu przedstawiony w krzywym zwierciadle, e, troszeczkę po prostu przerysowany. Ale, ale o tym. W dalszym części tego filmu, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, na samą myśl o typowym Januszu już się po prostu robi banan na twarzy, pojawia się uśmiech, no bo jest to tak naprawdę śmieszna sprawa. No właśnie, Janusz jest to tutaj pejoratywne określenie osoby skupiającej na sobie stereotypowe, negatywne cechy Polaków. Wyobrażany zazwyczaj jako wąsaty mężczyzna w średnim wieku, ubrany najczęściej w biały podkoszulek, zwykle na ramionczkach, noszący białe skarpety i sandały z dużym brzuchem, często trzymający reklamówkę z dyskontu. Ulubione rozrywki Janusza to picie piwa i oglądanie telewizji. Często Janusz przedstawiany jest z głową małpy, a to małpą jest właśnie nosacz sundajski, o którym robiłem filmik. Zapraszam Was do tego filmiku. Możecie właśnie więcej się dowiedzieć na temat tego gatunku zwierzęcia, dlaczego właśnie to zwierzę zostało przypisane do Polaków, tak, do tych typowych Januszy. I teraz stereotypową partnerką Janusza jest Grażyna, która jest nieinteligentna, ma włosy w tapirze lub ondulowane, lubi robić zakupy oraz interesuje się plotkami. Zarówno Janusz, jak i Grażyna opowiadają, wypowiadają się na tematy, o których nie mają pojęcia, są cwaniakami oraz nie, za, nie, nie znają zasad kultury. Niechęć do Janusza jest określona jako niechęć do wszystkiego co reprezentuje prowincjonalna Polska. Janusze spotykają się z pogardą ze strony klasy średniej i hipsterów. No nie, no to tutaj z tym bym się nie zgodził, tak? Niechęć do Januszów, do Janusza jest określana jako niechęć do wszystkiego, co reprezentuje prowincjonalna Polska. Nie, no to tam, ja się po prostu z tym nie, nie zgodził, chyba, że tutaj przyjmując takie słownictwo, że prowincjonalna Polska w sensie pewnej zaściankowości myślenia, tak, no ale nie w sensie po prostu terytorialnym, tak, bo to, że ktoś jest ze wsi, to nie oznacza, że jest po prostu go, gorszy czy głupszy, tak? Ludzie ze wsi są, to, to często ludzie po prostu wykształceni inteligentni, a poza tym bardzo dużo ludzi mieszkających w miastach, to są ludzie, którzy pochodzą ze wsi. W ogóle taki podział, że ktoś jest ze wsi czy z miasta, to już się są śmieszne sprawy, tak? A co powiedzieć na przykład o tych ludziach, którzy mieszkają w dużych miastach, yy, którzy, którym się bardzo dobrze powodzą, Chodzi na przykład w wieku 40 czy 50 lat, wyprowadzają się pod duże miasto, do jakiejś małej miejscowości, do wsi, tak? No to co to są na przykład, nie wiem, ludzie ze wsi, którzy uciekli do miasta, później znów wrócili na wieś, bezsensowne określenie. To jest tam, każdy człowiek po prostu jest tak oceniany, jak się zachowuje, jak wygląda, tak? Yy, to jest prosta sprawa, tak? Można być z miasta, być wieśniakiem, a można być ze wsi po prostu i być normalnym, tak? Także nie ma tutaj jakichkolwiek podziałów. Także tutaj, właśnie w ten sposób, jest przedstawiany ten Janusz jako, jako taki cwaniak, który nie zna zasad kultury i który przedstawia po prostu te negatywne cechy, czy pewne stereotypy Polaka. Ma wo... Natomiast ta Grażyna jest nieinteligentna, ma włosy w tapirze lub ondulowane, lubi robić zakupy. Tu jest powiedziane lubi robić zakupy, ja bym powiedział, dodawiał, że w dyskoncie lubi robić zakupy yy, oraz yy, interesuje się plotkami, tak? plotkami. Chociaż trzeba powiedzieć sobie wprost, że yy, kiedyś przeprowadzano takie badania, yy, to podobno, yy, no, Polacy tutaj bardzo lubią plotkować, tak, bardzo yy, dużo ludzi, chyba czy czwarte społeczeństwa według tych badań tam było, że interesuje się plotkami, albo jest ciekawa po prostu plotek na temat znajomych, rodziny, a także celebrytów, tak stąd po prostu popularność, taka duża popularność serwisów typu właśnie plotek, albo to na przykład pudelek i tak dalej, gdzie ludzie no, cały czas czekają czy po prostu śledzą życie właśnie tych celebrytów. Pytanie, czy rzeczywiście jest warto śledzić ich życie, tak? E, czy są na tyle po prostu ciekawymi postaciami? Co innego, niektóre, na, na przykład, postacie, które rzeczywiście mają ciekawe życie, tak? E, jakieś gwiazdy międzynarodowe, czy na przykład, tak, Robert Lewandowski, no to, to są osoby, które naprawdę prowadzą światowe, można powiedzieć, życie natomiast czy te gwiazdy na miarę Polski to są prawdziwi celebryci no to trzeba powiedzieć, to sobie zadać pytanie tak? natomiast tak, ten Janusz to jest właśnie przedstawiany w ten sposób że ma te białe skarpetki, sandały no to już jest po prostu to od lat praktycznie ten wizerunek, tak, białe skarpety i sandały, niektórzy wiem, że oni są strasznie po prostu wrogami takiego sposobu, tak, a więc tych białe skarpety i sandały, ale to mimo, te, mimo tego można dalej po prostu spotkać takie zestawienie, tak, takie zestawienie stawienie, Tak to właśnie wygląda. Z dużym brzuchem, często trzymające reklamówkę z dyskontu. Ulubiona rozrywki to Janusza to picie piwa i oglądanie telewizji. To podobne troszeczkę jak Ferdek Kiepski. Tak, Ferdek też po prostu Kiepski ee, tak z tego serialu Świat według Kiepski też po prostu ogląda telewizję i chyba tam pije po prostu piwo mocny full. Natomiast tutaj się wydaje, że ten Janusz, on tylko przedstawia pewną grupę, tak, pewne cechy sfokusowane są w nim, jeśli chodzi o społeczeństwo polskie. Społeczeństwo polskie jest różne, tak, może ma po prostu pewien sposób myślenia czy funkcjonowania podobny, natomiast jest różne, no ale tych Januszów, czy Januszy jest po prostu coraz mniej, jak się patrzy na ulicę, no zależy, gdzie się patrzy, tak, w jakiej po prostu miejscowości, czy, czy, czy w mniejszych, czy w większych. Natomiast, no, ja tutaj rzadko Rzadziej ja, ja po prostu spotykam takich właśnie typowych Januszy, że po prostu gdzieś tam w, w, podczas podróży jakiejś, czy w, w pociągu to rzeczywiście takie osoby można znaleźć. No ale to jest taki pejoratywny, to jest taki negatywny jakby wizerunek, ale to nie jest jakiś jakby krzywdzący, tak, dla tej grupy społecznej, że jest tak przedstawiany, bo bardziej on jest humorystycznie przedstawiany. Tutaj jeszcze nie ma z tego słynnego po prostu tej informacji o tym słynnym wypowiedzi, takim zacięciu, tak, takie. kurwa, kurwa, Grażyna, kiedyś to było, kurwa, kurwa, to, to, co właśnie te memy wszelkie przedstawiałem w internecie i te wypowiedzi Janusza, który wiecznie narzeka, i mówi, że kiedyś to było lepiej, tak wszystko było lepsze. Masło Lepiej smakowało chleb, lepiej smakowało, lepiej się zarabiało, lepiej się wyżyło, funkcjonowało, lepsze było powietrze, świeższe, zdrowsze. Wszystko było lepsze po prostu kiedyś, a teraz jest wszystko gorsze. No i taki typowy Janusz, który rzeczywiście na wszystko praktycznie narzeka, no ale to jest jakby cecha charakterystyczna dla nas, tak? Dla Polski, że na wszystko praktycznie narzekamy. Zupełnie to inaczej wygląda tak, jeżeli na przykład chodzi, jeśli chodzi o inne narody, jeśli chodzi po prostu o inne narody. Natomiast co do na przykład tego Janusza, który jest z reklamówką z dyskontu, to myślę, że to nie jest żaden po prostu powód do wstydu, tak? Przecież praktycznie wszyscy musimy robić zakupy na dobrą sprawę, czy ktoś jest. Robot Młotnikiem, lekarzem, prawnikiem, profesorem, czy cieślą, praktycznie tak każdy musi robić zakupy, więc nie jest to jakiś powód do wstydu, żeby mieć reklamówkę z dyskontu. Normalna rzecz, także wydaje, nie, nie wydaje mi się, że to było coś dziwnego. Natomiast tutaj, właśnie, które nie mają pojęcia, są cwaniakami oraz nie znają zasad kultury, tak czyli tu jest duży zarzut, także właśnie ten Grażyna. I ten Janusz to są takie cwaniaki bez właśnie kultury, e, którzy po prostu cwaniakują, chcą przykombinować zawsze, e, chcą po prostu mieć lepiej, e, tak? E, natomiast zamiast po prostu jakąś ciężką pracą tą kombinują, idą na skróty, co nie zawsze e, jakby im się udaje, tak? Przykładem takiego, teraz określenie może znacznie, może oznaczać również ignoranta w szerszym znaczeniu, przykładem takiego określenia jest Janusz Biznesu, który próbuje zmaksymalizować krótkotrwałe korzyści i reprezentuje negatywne stereotypy polskich przedsiębiorców, tak. O, z tym akurat stwierdzeniem to się zgadzam, bardzo często można się właśnie z tym spotkać. Janusz Biznesu, tak, e, czyli krótki zysk tak naprawdę, e, natomiast brak myślenia na przyszłość, e, krótkotrwała po prostu tutaj perspektywa. Określenie może oznaczać, oznaczać również ignoranta w szerszym znaczeniu. Przykładem takiego określenia jest Janusz Biznesu. No ty Januszy biznesu jest mnóstwo, tak? Były też takie określenia, że Janusz budownictwa, zresztą takie można filmiki zobaczyć na YouTubie, gdzie coś robią po prostu kompletnie, bezsensownie, bez jakiejkolwiek logiki i też po prostu określenie jest Januszy budownictwa tak yy, y, 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 którzy po prostu robią rzeczy często nawet niebezpieczne dla nich samych no ale rzeczywiście to yy, określenie yy, właśnie dotyczące Januszy yy, przylgnęło nie, nie wiadomo, nie, nie dała dobra sprawa dlaczego, tak? Dlaczego akurat ta grupa społeczna do tej grupy społecznej właśnie czy do, do tych po prostu ludzi o tym imieniu przygnęła to po prostu określenie. No ale czy rzeczywiście ta tacy Janusze występują w Polsce? napiszcie w komentarzach. Pewnie co region to są po prostu zupełnie inaczej wygląda każde mieszka jakby w innej zupełnie po prostu otoczeniu, więc zupełnie to różnie wygląda. No ale rzeczywiście mimo tego od czasu do czasu można się spotkać z takim typowym typowym właśnie Januszem tutaj bym dodał jeszcze, że kamizelkę ma taką wędkarską typową dla ja, właśnie Janusza I to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jak dzwon a dostaniesz powiadomienie, kiedy to wrzucę nowy filmik, no właśnie kurwa, Grażyna zostaw suba, kurwa, zostaw lajka kiedyś to było, kurwa